A teraz, kochana widzko i kochany widzu kanału Wchodzę w to, wyobraź sobie taką akcję. Zarabiasz 10 tysięcy złotych miesięcznie. Pływasz po gorących morzach, zwiedzasz świat, wpierniczasz kalmary i krewetki, a twoim jedynym obowiązkiem jest opieka nad tym cudem. Nad tym cukiereczkiem. Dzień dobry. W tym odcinku zostaję skiperem. Dzień dobry, jestem z ogłoszenia. Filip, strony, proszę pani do mnie. Abramowicz, proszę otworzyć. Jestem. Filip, proszę do mnie. Ale że co? Zapraszam. Że to to. Dokładnie że nie to. Ajajaj, bo ja bez okularów dzisiaj. Dzień dobry, Filip z tej strony. Cześć, Marta. Czy to wszystko, co powiedziałem, to jest prawda? Że zarabiamy kupę kasy, pływamy po świecie tak. I musimy się tylko nauczyć obsługi tego. Dokładnie tak. Oczywiście, róbmy to. Proszę bardzo, skoczek. Aj. Czy ja mówiłem, że ja mam lęk wysokości? Kan, człowiek za burtą! Poproszę ciebie, żebyś oddał mi cumerufową i wskoczył na pokład. Proszę. Kopa. Jest. Kopa. Co dalej? No to wszystko. I płyniemy. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć tatuaże. Podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć. Garściami z życia brać. Tarara. Tararara. 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 Elo mordy! Nie tak się pozdrawiamy, nie? Co mówimy? A, po prostu tak. Okej, dobra. Cześć! Zapisałam na telefonie formułkę, którą używam, jak zgłaszamy się na radio. Dlatego na kanale 12 poproszę ciebie, żebyś nas zgłosił do wyjścia z mariny. Żeby oni wiedzieli, że weszliśmy, jakbyśmy nie wrócili, tak? Na przykład tak. Dobra, w porządku. A gdzie wciskam? Tutaj z boku. Tutaj, dobra. Jacht Marina Gdańsk, Miss Julia prosi, dobry wieczór. Co? Gdynia. Jacht Marina Gdynia. Jacht Park Słem. Siema. Nie. Dobra, okay. Dobry wieczór znaczy. Jacht Marina Gdańsk. Miss Julia prosi, dobry wieczór, tak mi zapisałaś. Chciałbym zgłosić wyjście 5 osób na pokładzie. Na zatokę 2 godziny. Czy można? Kropka. Marina Jacht Park Gdynia, to po pierwsze. Proszę wyjść. Proszę wychodzić. Dziękubeczka. W starym albumie mojego dziadka jest takie zdjęcie, istny cud, płynący fala. Wśród mewek statka, statek na parę sprzed 100 lat. Paro statkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs. Tarara, tararara, tarara, tararara, tararara, tarara. Będziemy stawiali trochę. To jest jakaś przenośnia? nie ma żadnej przenośni. Będziemy korzystali z kabestanu. Tak. I będziemy do tego też używali korby, tak. Żeby ten żagiel ciągnąć na górę. Kręcę. Dokładnie. I on jest dwubiegowy. W jedną stronę jest wolniej, ale lżej, w drugą szybciej, ale ciężej. To proszę w drugą. O tak. O tak, dobra. Ciągamy żagiel szybciutko. Może na dwie łapy. Ryu, zobacz, jaka robota. Pokaż. Pokaż państwu. Co ile centymetrów się zmieniacie, jak go rozwijacie? Nie zmieniamy się. Czyli to robi ten, który wczoraj ugotował gównianą zupę. Fajnie, fajnie. A kiedy będzie coś ciekawego? No za chwilę ciebie wciągamy na maszt. Gdzie? No tutaj. Ale że który? No ty. Nie który kto ja, tylko który maszt. Mamy tylko jeden maszt. Dobra, poproszę ławeczkę i jedziemy. No, bardzo mi przykro, na tym jachcie akurat nie mamy ławeczki bosmańskiej, dlatego musimy zaimprowizować i wykorzystać linę. Jasne. Na pewno masz pod pokładem ławeczkę, ale chcesz, żeby mnie piło w jaja na dzień dobry, tak? Proszę bardzo, wiąż. Oczywiście, że tak. Wiąż, zwiąż, niech mam coś z tego. No. Po mojej wędze to, co robię akurat, to nie jest ani sprawdzone, dlatego będziemy musiał bardzo mocno trzymać. Nie? Dobra. Dobra. A to już się rozsupłało, zobacz. Jak się rozsupłało? No już się rozsupłało, no nie, zobacz. No tak. Zobacz, trzy ruchy. Nie, świetnie, naprawdę. Bardzo bezpieczna akcja. Jestem już bezpieczny?
prawie. O. Prawie, dobra. Tak, teraz jest ok? I teraz będziesz bezpieczny. Dobra, trzymam to. Co dalej? Twoim zadaniem będzie... Tak. Zaczepił nam się lina od Lazy Jacka. Aha, stary numer, no. Dokładnie, dlatego poproszę Ciebie, żebyś to odhaczył. Aha. I to tyle. Jak będziesz miał jakieś pytania, będąc u góry, to krzycz. Dobra, jeśli poczuję, że ja się z tego już wypinam, tak, że to już wszystko jest out, to rozumiem, do wody się celować. Ej, chcesz mi powiedzieć, że moje całe życie dotychczasowe, 30-parę, 5-letnie, jakie nagrody przecież, telekamera, Wiktor i to wszystko opiera się teraz na tej sznurówce? Ała, 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 wbija mi się tu w jajo lewe! Oj, gdzie ja? O, kurde, Jezu! Musisz się trzymać masztu, płaci się. Jak to? Ej, czy to, co się teraz tutaj dzieje, czy to tak miało wyglądać? Ała, 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 ja cię już mam wszędzie, ała, i jeszcze teraz frontem, teraz yonder jadę po maszcie. Ała. Przepraszam, czy można by mnie jakoś tam szybciej podkręcać, bo to naprawdę nie jest wygodne, a ja chcę wam uratować ten cholerny bloczek, gdzie ja lecę? Czy ja już mówiłem, że ja mam lęk wysokości też w ogóle, tak by the way? O mój Boże, jak tu jest pięknie, widzę stocznię i zachodzące słońce. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo ja też tego nie widzę. Pokaż, pokaż, pokaż. Dlaczego on wydaje takie dziwne dźwięki? Czy to tak ma być? Tak! Ale on coś strzela! Nic nie strzela! Ła, 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 lampka pozycyjna jedzie mi pomocnie! Aj, aj! Jest bloczek odblokowany! Jest bloczek, ale próbuję to wyplątać! Ach! Jest! Wskoczył! Dobra, super! To leci z dół! A, no co wy? No gdzie? To ja wam bloczki naprawiam! Ała! Ała, ała, ała! Uwaga na lampę! O, jest! Masaż. Jak statki na niebie. Pięknie jest, naprawdę pięknie. Szkoda tylko, że nie wieje. A poza tym zajebiście. Kung Fu Panda. Stop, halt, halt, człowiek za burtą! Marta, zobacz, zobacz, tam coś pływa. Co to jest? To jest bojka, to jest odbijacz. To jest nasz odbijacz, bo jest czarny. Tak. To my go zgubiliśmy. Tak. No. Brawo, brawo załoga. Zajebista robota, świetnie, dobra. Dziękuję. Ja podejdę. Proszę bardzo. Świetnie, dziękuję. Prawa burta na 15. Uwaga, zwalniam. Wsteczny, wsteczny, wsteczny. I teraz. Już powinna być twoja w zasięgu. Ha! Bęk! Tak to się robi! Ładnie? Pięknie! A gdyby to był człowiek, to by go uratował. Dokładnie tak. Ha! Proszę bardzo. Dobra, wracamy do portu. Na mikrofonie. Marina Yacht Park. Pani kapitan. Yacht Park. Miss Julia prosi. Miss Julia prosi, tak, tak, a jak wejdzie do portu, to cię wytarmosi. Proszę cisza. Chciałam zgłosić wejście do mariny. 5 osób na pokładzie, na swoje miejsce. Proszę, wchodzimy. Dziękuję. No ten pan jakiś taki niezbyt rozrywkowy. Wherever you are, I believe that my heart goes away. Once more, you open the door, and I believe that your heart is still by me. I co się, proszę państwa, dzieje, kiedy jesteś skiperem za 10 klocków miesięcznie i nie wieje? No to co tu robić? A teraz będzie na poważnie. Słuchajcie, to co ja teraz widzę,
To jest jeden z najpiękniejszych widoków w moim 35-letnim życiu. To jest coś przepięknego, bardzo zazdroszczę im tej pracy. Znaczy, kocham swoją, ale doceniam to, że można robić coś, co jest twoim powołaniem, co jest twoją pasją, bo tego nie można robić bez pasji, i codziennie patrzeć na takie zachody słońca, i to na całym świecie. Wow, naprawdę super. Wchodzę w to. Znaczy, gdybym mógł, to naprawdę bym w to wszedł. A wy piszcie, w co jeszcze powinienem wejść, w komentarzach, na Instagramie, na Facebooku, no i oczywiście na YouTubie. I teraz a propos YouTuba, bardzo ważna rzecz. Nie klikacie subskrybuj, klikacie filmy, one się świetnie klikają, mają super oglądalność, ekstra wyniki, wyświetlenia. Dziękuję wam bardzo za to. Ale okazuje się, że mój target, czyli stare dupy, takie jak ja, oczywiście w bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu, pozdrawiam, nie klikają, bo nie wiedzą, a gówniażeria wie, że trzeba kliknąć i wtedy kanał rośnie, rośnie, pęcznieje. No, ja też bym chciał, żeby mój tak bardzo napęczniał, jak to, co mi się dzisiaj wydarzyło przez linę. Jakby nie było, oglądajcie, do zobaczenia za tydzień, pa!